Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z gry z Rimworld. Do gry sobie wracamy, no wróciliśmy po dosyć niemiłej akcji. Nasi koleniści zginęli, zginęła Miętka oraz Nate, który był zdecydowanie chyba naszym najlepszym kolonistą. No, jeżeli chodzi o nastrój teraz naszych innych kolonistów, no zdecydowanie on spadnie do dołu, szczególnie Huffa, ponieważ Miętka była jego żoną oraz chyba Valerie? Nie, któryś jeszcze... ktoś jeszcze był przecież żoną Nate'a, nie za bardzo wiem kto. Wydaje mi się, że Nate również miał żonę. Możliwe, że nie. Jeśli Nate nie miał żony, to tak naprawdę nawet to na plus jest. A nie, przepraszam, Miki była narzeczoną Nate'a. Także Miki również będzie się czuła bardzo źle. No, bardzo słabo. Nie wiem za bardzo, jak temu podołać. Szczególnie Huff będzie okropnie się czuł. Ale widzę, że mamy plus za pochowanie kolonistów w sarkofagu. Kolonista został pochowany w ozdobionym sarkofagu. Niech jego dusza spoczywa w pokoju. No dobrze, my do gry wracamy. Ja postaram się te sarkofagi jakoś, wiecie, żeby nie były wystawione mimo wszystko na zewnątrz. Wolałbym, żeby one były obmurowane. Prawdopodobnie... No żadnego bonusu nie dostanę za zrobienie tego. Lak jest straszny. Okej, grupa podróżników. Natomiast i tak bardzo chcę to zrobić, no bo mówię, nie chcę, żeby te sarkofagi były na zewnątrz. Nie wiem, dlaczego nie mam dźwięku w prawej słuchawce. Mam nadzieję, że wy to macie. Natomiast ja nie mam. I coś mi się tu nie podoba. No dobrze, będę grał najwyżej z dźwiękiem tylko w jednej słuchawce. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Nie za bardzo wiem, co teraz możemy zrobić. Musimy jakoś uporać się z tym oderwanym kawałkiem statku kosmicznego. Nie mam za bardzo pojęcia, jak to zrobić, bo no skoro bobry zabiły naszych dwóch kolonistów, to ja się mega boję o ten statek. Także prawdopodobnie zrobimy coś w tym stylu. Zrobimy wieżyczki snajperskie. One mają ogromny, ogromny zasięg, naprawdę. Zróbmy je ze dwie minimum. Obstawmy je workami z piaskiem. Doprowadźmy do nich prąd. No i prawdopodobnie te wieżyczki będą w stanie po prostu poradzić sobie z tym statkiem. Nie wiem, czy tak się uda. Mam ogromną nadzieję, że to się uda, ale no nie widzę po prostu innej możliwości na poradzenie sobie z tym statkiem, bo... No mówię, Nate'a straciliśmy. Nate to był nasz główny kolonista do ataku. Z tego, co tam pamiętam chyba. Także nie mam żadnego jeszcze dobrego kolonisty, który potrafi strzelać. Stark coś tam umie, natomiast on nie jest jakiś specjalnie dobry. Miki nie umie. No, tylko Nate umiał strzelać, także teraz nawet nam brakuje myśliwego. Stark będzie musiał być myśliwym i kucharzem naraz, co jest dosyć niefortunne, no, ale trudno, zróbmy z niego również myśliwego. Te bronie w ogóle trzeba wziąć. Stark, weź sobie zdecydowanie ten karabin snajperski. To jest najlepsza broń, jaką możesz wziąć teraz prawdopodobnie. Love nie ma żadnej broni, Valerie nie ma żadnej broni. Love nie możesz strzelać chyba. Tak, nie możesz robić brutalnych rzeczy. Także Valerie, załóż sobie ten karabin szturmowy. No nie wiem, jak to wyjdzie. Stan psychozy kasu mi się skończył, świetnie. Wracam do bazy, mam nadzieję, że tam się z nim nic nie stało poważnego. Natomiast teraz, no mówię, czym prędzej te wieżyczki niech nam koloniści zrobią i wtedy będziemy mogli zająć się tymi mechanoidami. Tak szczerze mówiąc, nawet anuluję wieżyczki do zrobienia w środku naszej bazy, tylko po to, aby czym prędzej zająć się budową tych wieżyczek na zewnątrz, ponieważ no, im dłużej nie będziemy tych wieżyczek robić, im dłużej nie będziemy zajmować się ogólnie tym statkiem, no to będzie mały problem, ponieważ wszystkim kolonistom to zmniejsza nastrój i mi się wydaje, że Huff chyba nie zajmuje się budową, bo jemu wyznaczymy jeszcze kopanie gdzieś tu wokół, także anulujmy mu kopanie, ale anulowałem, widzę, że jeszcze przewód elektryczny. Jestem głupi. I wieżyczkę jedną chyba. Wszystkie wieżyczki, worki z piaskiem, no dobrze, jeszcze raz muszę je postawić. W ogóle nie wiem, czy wspominam o tym, że dużo z was pisało, abym wczytał save'a. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba o tym mówię, ale może i nie. Może to w myślach sobie myślałem. Nie, no dlaczego miałbym wczytywać save'a? Przecież to
kompletnie mija się z celem jakiegokolwiek wyzwania w RimWorld. Równie dobrze, jakbym miał wczytywać save'a, mógłbym grać na poziomie trudności zerowym, abym nie miał w ogóle jakichkolwiek przeciwników nigdy. Także no mówię, ja nie widzę kompletnie powodu, dla którego miałbym save'a wczytywać. Strasznie dużo kapeluszy kowbojskich tutaj mamy. Wiecie co, nawet sprzedajmy ich parę, trochę srebra za to dostaniemy. Płaszcze się nie opłaca sprzedawać, bo będziemy ich używać prawdopodobnie. Nic innego kupić gościu nie chce, natomiast czy masz coś do sprzedania fajnego? Lochy ma do sprzedania. Husky! Ej, husky są świetne. Ogólnie psy są świetne, tylko potrzebuję mężczyzny. A mam 4 kobiety do kupienia, także to się mi nie przyda. Lochy mogą przenosić rzeczy. To jest ciekawe. Ładowność 60. Mógłbym sobie wziąć nawet świnki. Mężczyzna, kobieta, ale no mimo wszystko wolałbym psy. Gościu nie ma... A, no anulowałem, mniejsza z tym. Gościu nie ma psów, samców, a szkoda, bo bez problemu bym wtedy mógł zrobić szwadron psów, który by nam przynosił różne rzeczy. Szalone zwierzę jakieś się pojawiło, gazela, bez problemu raczej się nią zajmiemy, chyba że ona pójdzie od jakiejś dupy strony. Gdzie ona idzie? Walczy wręcz z haw. Okej, no wejdzie od głównego wejścia, także wieżyczki momentalnie się nią zajmą. Od razu z niej będziemy mieć trochę mięsa. Miki jest chora w ogóle. Mój kochanek Nate nie żyje, mój przyjaciel nie żyje. A, infekcję ma, ale zaraz, kto jest lekarzem? Stark oraz Freddy, to czemu nikt się nią nie zajmuje? Zajmij się leczeniem. No nie wiem, naprawdę. Dziwnie ci koloniści się ostatnio na się zachowują. Zwiększmy sobie w ogóle ten stockpile na ciała, bo widzę, że już się nie mieszczą. Stark będzie się zajmował jedzeniem. Huff, proszę cię, nie graj. O, jest, Huff tutaj, zajmuje się robieniem tych bloczków. Anuluj to. Zajmij się robieniem wieżyczek. No czym prędzej musimy te wieżyczki ogarnąć, żeby zająć się tym statkiem, bo... No mówię, będzie mega problem, jak tego statku nie zlikwidujemy zaraz. I na razie ile oni mają minusowo? Minus do samopoczucia. Psychiczne brzęczenie słabe. Minus 7, no to na razie nie jest dużo. Sądzę, że z dzień max i to wskoczy na średnio, czyli tak z minus 15. No to już będzie spora różnica. Nie chciałbym mieć minus 15 na samopoczuciu kolonistów, bo niedługo to się stanie. Czyli mała szansa na oszalenie wręcz. Jadą na ziemi. Czemu jadłeś na ziemi? Awanturnik ma broń palną. Oh fuck, wolę walczyć wręcz. Zapomniałem, że Valerie jest awanturnikiem. Upuść ten karabin. Dobrze, już nie będzie tak źle. Także karabin ktoś powinien inny dostać. Może Patton? No nie wiem, załóż ten karabin. Komuś się powinien przydać, nie? Kto jest jeszcze budowniczym? Miki jest budowniczą, ale najpierw jest technikiem i tragarzem. No właśnie, a poza tym Miki to w ogóle śpi i odpoczywa, bo jest chora. Także trochę szkoda. Huff się bardzo źle czuje, no. Spodziewałem się tego, w końcu Miętka, jego żona nie żyje i to jest no okropna rzecz. Nadal nie ma bionicznej części ciała, ale Huff teraz stał się naszym prawdopodobnie najlepszym kolonistą z uwagi na to, jak dobry jest w budowaniu po prostu. Śmiertelna choroba, what the fuck? Infekcja poważna. Immunity 95%, 96%. Dobrze, zaraz będzie miała odporność na tą infekcję, także nie powinna umrzeć. 99%. No i ma odporność, także nic jej się nie stało. Ale chyba ktoś po prostu zwlekał z uleczeniem jej. Gdy ona nie jest uleczona tam raz na jeden dzień, bądź też dwa, to najzwyczajniej w świecie jej odporność na choroby się nie zwiększa. Czemu ty tylko 7 części nosisz, zamiast 75 naraz? Słabo trochę. Obudził się 2 dni temu, sądzę, że w drugim dniu właśnie skoczy ten poziom brzęczenia na średni i no wtedy zacznie się trochę... niemiło robić, ale no mówię, bez tych wieżyczek kompletnie sobie nie dam radę. Sam nie wiem, czy te dwie wieżyczki to w ogóle jest wystarczające. O Jezu, Huffowi jest mega źle. On nie jadł, dobrze, teraz się najadł, także będzie okej. Jak sobie trochę zje, to bez problemu sobie da radę. W ogóle widzę, że tak, świetnie, nasi koloniści już zajmują się przenoszeniem wszystkich tych rzeczy. No, czym prędzej muszą wszystko przenieść. Jezu, strasznie dużo postaci się źle czuje. Huff się okropnie czuje. Jest zmęczony. Czym prędzej to psychiczne brzęczenie trzeba zlikwidować. Koloniści nie żyją, no. Słabo jest, strasznie słabo z tymi kolonistami. Tak źle jeszcze nie było. Miki oraz Love również się źle czują. No Miki Nate straciła, Nate'a. A Love? A tak, świetnie, no super. A Love? Jest gorąco. Ciekawe, czemu jest gorąco? Nie wiem.
Kto mnie atakuje? Jeszcze saperzy, no bez jaj! Saperzy to jest najgorszy przeciwnik, który mógłby nam się trafić. Czym prędzej do obrony wszyscy, do tego gun kompleksu. Freddy, ktoś kto ma broń zasięgową dobrą. Stark chyba ma dobrą broń zasięgową, także tutaj mi wynocha na zewnątrz i bronimy tego. Miki również. Patton ma dobrą broń, dobrze. Was wszystkich biorę. No oni właśnie widzicie co będą robić. Coś bardzo niefajnego. Będą się w niemiły sposób przebijać przez naszą obronę. Teraz będą chcieli rozwalić ścianę od naszych budynków. Co ty masz za broń? Potrójna wyrzutnia rakiet. Dzięki Bogu go szybko zabiliśmy, bo byłoby bardzo niemiło. Huff powinien pójść na bliski zasięg. On ma strzelbę w końcu. A ty, Miki, uciekaj od granatu. Fuck, wszystkim kazałem się ruszyć. Nie chciałem tego zrobić. Huff, teraz też uciekaj. Dobra, to sądzę, że sobie dam radę, bo mimo wszystko... jednak nie, jednak mają niefajne bronie. Mimo wszystko, większość z tych przeciwników... O, super, już Huff dostaje. No super, jeszcze nasze wieżyczki biją naszych kolonistów. Genialnie. Chciałem powiedzieć, że mimo wszystko większość z tych przeciwników... no ma bronię do oblężenia, nie ma broni, z którymi mogłaby dobrze walczyć. Natomiast widzę, że paru z nich ma bardzo dobre bronie. Na przykład ten gość ma karabin energetyczny. Także mimo wszystko trzeba uważać. Zabijcie go czym prędzej, proszę. To jest jedyny przeciwnik, który może cokolwiek wam zrobić. I widzieliście ile strzałów poszło i żaden prawie nie trafił? To jest chore. Patton dostała, świetnie. Dobra, uciekają. Nic poważnego się nie stało. Huff również nic poważnego, dobra. Huff się okropnie czuje. Niech go ktoś wyleczy i tyle. Jakich lekarzy mamy? Freddy jest lekarzem, super, on się zajmie naszymi kolonistami, ale no masakrycznie to dziś idzie. Naprawdę. Nie mam zielonego pęcia, jak za bardzo się zająć tutaj obroną. Serio, dwa dni i kompletnie nam się gra potrafi zmienić. To mi się mega nie podoba akurat. Mega po prostu... Mamy pecha. No ale cóż na to poradzić. Freddy, zajmij się nimi wszystkich. Karmisz ich, okej, okay, no dobrze. Huffa ja czym prędzej potrzebuję. Ogólnie kogoś, ktokolwiek. Niech ktokolwiek będzie budowniczym, love. Jesteś budowniczym od dziś. Jak jest z tym psychicznym brzęczeniem? Nadal niskie, ciekawe. Nadal się tym nie zajmujemy, nadal mamy niskie brzęczenie. Myślałem zawsze, że to znacznie wcześniej mimo wszystko zaczyna mieć taki większy wpływ. Świetnie. Które pobliskie zwierzęta wpadły w szał? Tu nie ma żadnych zwierząt. Są jakieś szalone zwierzęta? Chyba nie. Jak się okaże, że są, to no, będzie niemiło. Natomiast wydaje mi się, że żadne zwierzę nie oszalało, także luźno. No, jest luźno. Już się bałem, że któreś zwierzęta oszalały i no, będę miał kolejny problem na głowie, ale... No jakoś się udało. Prądu mi brakuje. Prądu mi brakuje i to widać bardzo. Zróbmy kolejne panele słoneczne. Nie mogę ich tu robić, czemu? Nie wiem, zróbmy tu. I tu. Huff, ty się nimi zajmij. Czym prędzej te panele słoneczne chcę mieć zrobione. Zrobię parę generatorów również. Mam bardzo dużo komponentów, także nie powinno być problemu z tym. Właśnie otworzę z lewej strony wszystkie nasze rzeczy. No i czym prędzej muszę mieć więcej źródeł energii, bo sądzę, że koniec tego dnia i skończy nam się prąd. Szczerze mówiąc, nie rób panelu słonecznego. Noc się zaczyna, zrób te generatory. Te generatory odpalmy. No muszę mieć prąd, żeby mieć prąd na te wieżyczki nowe, które zrobię, także... no prąd mi bardzo... Na prądzie mi bardzo zależy. Czterech naszych kolonistów się okropnie czuje. Możliwe, że... No niektórzy z nich zaraz... naprawdę... Zaczną szaleć dosłownie. Niektórzy mogą wstać, wejść w stan berserkera i zaczną atakować innych naszych kolonistów. To chyba jest najgorszy stan, który mógłby się trafić naszym kolonistom. Brzęczenie wzmaga się, no i jest niemiło. Ile teraz jest? Minus 15. Huff jest... Huff będzie wykończony, ja to wiem. Love, co ty robisz? Średnio jesteś... Średnio bolisz, odrzucony przez Valerii. No jak ma być nieodrzucony przez Valerii? Ona chyba miała męża. A nie, przepraszam, nie miała.
Love, uzupełnij generator. Patton. Bo ja potrzebuję kogoś, kto się dobrze czuje. Patton się po prostu dobrze czuje, także jej rozkaże robić jedną wieżyczkę. Freddy również się dobrze czuje, także jemu również rozkaże robić wieżyczkę. To są jedyni nasi koleńsi prawdopodobnie, którzy się czują dosyć dobrze. Także ich po prostu mogę zagonić do roboty nawet w środku nocy i raczej nic poważnego się nie stanie. No ja potrzebuję, żeby oni zrobili te wieżyczki czym prędzej. Wieżyczki, no i ten prąd niech doprowadzą. I już będziemy mieli z głowy prawdopodobnie te roboty. Jak będziemy mieć z głowy roboty, będziemy mieć plus 15 do nastroju na wszystkich naszych kolonistach. Na dodatek, gdy ogólnie to brzęczenie się zmaga. Kapsuła ratunkowa. O, ciekawe. Jakiś kolonista. Nudysta w depresji. Minus 12 do nastroju. Proetyk. Zdrowie, no takie średnie. Możesz robić. Trochę rzeczy możesz robić, a nam się by przydał ktoś. Dobrze, niech będzie. Stark, uratuj go. Gdzie on jest? Gdzie on był? Nie widzę go. Tutaj jest, dobrze. Uratuj Eliego. Znaczy weź go do niewoli, a nie uratuj. Teraz już tak nie działa, że jak kogoś ratujemy, to wstępuje do kolonii. Niestety trzeba ich brać do niewoli i wtedy dopiero przekonywać powoli, powoli, aby naszej kolonii wstąpili. Strasznie długo robią te wieżyczki. Tyle mogę powiedzieć. Okropnie długo. Love się okropnie czuje. Huff i Mickey również nie najlepiej. Jeśli nam się uda uratować tego jeszcze jednego kolonistę, no to jakoś to może będzie na plus. Nie wiem. Naprawdę mega się boję o tą naszą kolonię. Strasznie się źle porobiło. Kapsuły transportowe jakieś wyszły. A co w tych kapsułach? Posiłki mi są kompletnie niepotrzebne. Także ja mam to gdzieś. Miki, proszę cię, nie graj w szachy, zajmij się budową generatora. Eli może już chodzić. Jak jest z tobą? Rozmowa, rekrutacja. Bardzo łatwo raczej go będzie przekonać, także czym prędzej go chciałbym przekonać do wstąpienia do naszej kolonii. Oni nadal nie zrobili tych wieżyczek, co mnie załamuje. Kompletnie mnie załamuje. Strasznie ogromną ilość metalu trzeba nosić do tych wieżyczek. 405 metalu do jednej, to jest naprawdę dużo. Bateria miała awarię. To nie jest nic strasznego, natomiast no coś nie, na pewno nie na plus. Sądzę, że z dodatkowymi generatorami dam już sobie radę z prądem. Mam taką nadzieję. Mamy 6000 na plus w dzień, to nie jest dużo mimo wszystko przy czterech aż generatorach. Chociaż nadal powinniśmy być raczej na plus w nocy. Dobra, wieżyczki są zrobione, prawie. To jeszcze zaledwie wystarczy trochę komponentów, no niż tutaj trochę przewodu, no i będziemy mieć wieżyczki gotowe, będziemy mogli się zająć tym statkiem. Jak idzie nam z nagrywaniem? 17 minut, także jeszcze trochę czasu mamy. Możliwe, że do końca odcinka uda nam się zająć tym statkiem. Czemu nikt? Super, bobry zgniły. Czemu nikt się nie zajął ćwiartowaniem tych stworzeń? Kucharzem jest Stark. Stark, czemu się nie zająłeś ćwiartowaniem stworzeń? Naprawdę nie rozumiem. Trzy kawałki, dosłownie trzy kawałki i będziemy mieć gotowe wieżyczki. Ja chcę to zrobić dzisiaj. Wiecie co, Starka już zawołam tutaj do roboty. Love tutaj robi, Huff tutaj też robi. Także Stark, ty idziesz atakować, bo ty masz dobrą broń. Patton też masz dobrą broń i nawet spoko humor. I dobrą broń miała jeszcze Miki, natomiast Miki nie będę brał, bo po prostu ma zbyt słabe samopoczucie. Wieżyczki są odpalone. Prąd schodzi, natomiast go mamy wystarczająco chyba zarezerwowane. No i super. Ja robię w razie czego save'a. Tutaj jakbym oberwał ostro, no to już bym się zastanawiał, czy serio by nie powtarzać. Zasięg masz bardzo małe, Patton, natomiast Stark ma duży zasięg. Stark może już strzelać. Patton tu będzie w razie czego tylko. No i wyszli przeciwnicy. Chciałbym, żeby Stark mimo wszystko się schował. Patton również. Nie chcę, żeby Patton była w zasięgu tych Scytherów. Kosiarzów. Kosiarze, tak się nazywają. Patton będzie tylko odbicia tej mechanicznego Zbigniewa stonogi. No i nie wiem, jak sobie te wieżyczki dadzą radę. Mam nadzieję, że zaczną trafiać w końcu. Bez tych wieżyczek jest mega słabo. I nie chciałbym, żeby walili w nich. Mimo wszystko, chociaż kurczę, no nie wiem, bijmy w tą mechaniczną stonogę. Jaki masz zasięg? Dobra. Zbigniew jest w zasięgu. Patton będzie teraz mogła bić Zbigniewa. Źle to idzie. No mi się ogólnie nie podoba, jak to idzie. Bardzo niedobry mechanoid się trafił. Ten z ogniem. Jest okropny, naprawdę. Bo podpala. A podpalanie bardzo łatwo niszczy nasze budowle po prostu.
Także no ja to średnio widzę. Jest ostro ranny. Możliwe, że zaraz mimo wszystko padnie ta stonoga. Dobrze, że patą stąd wyjąłem. Natomiast to jest tak ogromny pożar, że te wieżyczki za moment mi dosłownie padną. Dobra, stonoga padła. Wieżyczki będą musiały się z nimi uporać przed spaleniem się, bo spalenie się wieżyczek jest nieuniknione, ja to już wiem. Postaram się zgasić ogień na wieżyczkach. To jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić. Jeden padł, świetnie. No nie wiem, jak to pójdzie, serio. Patton się ciągle zajmuje, aby tylko gasiła ten pożar, nic więcej, bo no nic więcej nie może ona zrobić, tak szczerze mówiąc. Świetnie, dobra, daliśmy sobie radę. Jesteście wolni. To już nie jest dom. To już nie jest obszar domu, niech to płonie, mam to gdzieś. Ojej. Poszło lepiej niż się spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Nie musisz już tego gasić. Niech te wieżyczki spłoną, mam to gdzieś. Śnieg zaczął padać, super, także zaraz tak przestanie wszystko tutaj się palić. Sporo tych mechanoidów zniszczyliśmy. Ojej, zapomniałem kompletnie. Freddy, przydasz mi się nadal. Zabrakło nam chyba prądu. Nie, nie zabrakło nam prądu. Po prostu nie sięga tutaj. Kabel? Nie wiem, nie czaj. Musimy zniszczyć czym prędzej. To coś, ale chyba nie mogę kazać wieżyczkom tego bić, co mnie mega wkurza. No nic. Pojedynczym pistoletem Freddy będzie musiał zniszczyć cały statek, co mi się mega nie podoba. Kiedyś mogliśmy kazać wieżyczkom normalnie rozwalić dany punkt można strzelać, natomiast teraz widzę, że to trochę zmienili i nie można już tego robić. Haf, jak się czujesz? Czuję się świetnie dzisiaj, to jest jedyny plus jego. Ogólnie nie jest najgorzej, trochę się poprawia nasza kolonia. Freddy zaraz zniszczy ten statek i w końcu naszym kolonistom będzie lepiej, i to znacznie lepiej. No, Haf się już źle czuje. Statek został zniszczony. Infekcja mamy, świetnie. Razem ze statkiem mamy rdzenie z osobowością. To mi się bardzo podoba. To jest mega droga rzecz, to jest chyba najdroższa rzecz w grze. Także za masę kasy będziemy mogli to sprzedać po prostu. Natomiast teraz inni koloniści będą musieli się zająć sobą nawzajem. Leczyć rany, no nie wiem, słabo to wyszło, te wieżyczki chcę rozmontować, tak szczerze mówiąc to chcę rozebrać cały ten metal stan, bo ten metal będzie przydatny mimo wszystko. I najzwyczajniej w świecie zacząć budowę wieżyczek w środku bazy snajperskich. Ale tak szczerze mówiąc, nagrywam już 23 minuty. Ja się z wami będę już żegnał. W następnym odcinku się nie widzimy i chciałem z tym zaczekać informacją aż do końca odcinka, bo najzwyczajniej w świecie w Rimworld chce mi się grać, natomiast bardzo lubię grać w Rimworld samemu i mi się bardzo trudno Rimworld mimo wszystko komentuje. Średnio mi się to nagrywa, bardzo mi się przyjemnie w to gra, ale mówię samemu. Także teraz mimo wszystko z serii Rimworld zrezygnujemy. Zamiast Rimworld prawdopodobnie będzie Don't Starve, Reign of Giants. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka, jak i całej serii. Mam nadzieję, że wam się podobał i odcinek, i cała seria. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym odcinku. Co prawda z innych już gier, natomiast widzimy się prawdopodobnie już jutro. Trzymajcie się i cześć!